Siemanko, z tej strony Gryfciu, witam Cię na kolejnym odcinku z Warface'a. Dzisiaj nadal skupiamy się na PvE po reworku i ruszymy z misją Earthquake. Zobaczymy, jak długo ona trwa. Chciałbym przejść przez wszystkie misje PvE, przez wszystkie operacje specjalne i później zająć się być może jakimiś rozgrywkami rankingowymi. Kiedyś całkiem nieźle mi szły, więc mam nadzieję, że i tym razem coś ciekawego mógłbym w nich pokazać. A tymczasem słuchajcie, ruszamy z Earthquake'em. Także let's go do kolejki. Po około minucie oczekiwania jesteśmy już w zasadzie w grze, no bo się ładujemy. Więc w sumie, no ale oczywiście, no rozszerzałem o inne regiony, prawda, no bo u nas jednak ciężko. No ale widzę, że tu Francuzi grają, więc tak naprawdę pozostałe regiony europejskie. No i kurczę, co ten wielki napis ping mi sugeruje, że co? Że jest duży ping, czy co? Niech ktoś da znać, jak wie, o co kaman. Pierwszy raz się z tym spotykam. O, od razu strzelanka, nice. No dobra, trochę jest ping. Okej, dobra, trochę lagi są. No ale przynajmniej nie szukało mi dłużej niż 2 minut meczu, nie? Więc jest jakiś plus tego. No ale kurna, no jednak faktycznie wolałbym chyba nie mieć lagu, chyba poczekać troszeczkę dłużej. No ale to czasami trafi się takie lobby. I nic z tym nie idzie zrobić, słuchajcie. Bo widać, że jeszcze nie rozgrzany jestem na tej grze. Ojojoj, ty! Dobra. Przeginasz tym snajperem. Dobra, ping mam w pizdu duży, szczerze. Ja już widzę, że ping mam tak duży. Nie wiem, ile dokładnie tego pingu mam, ale podejrzewam, że ze 250... do 300 pewnie będzie. Tak patrząc chociażby po tym, że zanim ja, jak ja strzelę, a zanim to doleci, to chwilę mija. Ale już chyba jest lepiej trochę. O, heavy gunner idzie. Dobra, granaty trzeba by tam. Dobra, tu nasi, to nie będziemy ich ten. Wow. Ja nie mam amunicji. O kurna, jest problem. Tu mam leczenie. Ej, tu się strzelało po tym okręgu mu po plecach, nie? W sensie... Po tym jakby... Kurna, no nie wiem, jak to mam zrobić, nie? No chłop się kręci w kółko. Tak, dobrze mówię, po tym się strzelało, no. To jest jedyne miejsce, w którym damage zostaje, więc... No dawaj, 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 jeszcze troszkę mu zostało, no troszkę mu zostało tylko. Nie wiem, traficie go, czy co tu chodzi? Dobra. Restora nam zrobiło, więc jest plus. Plecy. Dobra, dead. Tu nikogo nie ma. Dobra, ej, nawet nieźle, jak na fakt, że są takie lagi, to nawet nieźle mi idzie. Nie mam na co narzekać za bardzo. W ogóle oni mają 100 któreś levele z tego, co widziałem. 106, 134, 103. Ja 16, tutaj 4 level, no nieźle. Będę musiał sobie troszeczkę tego Warface'a więcej pograć, bo ostatnio nie za bardzo był czas. I faktycznie powbijać trochę tych leveli. Kurna, znowu ten heavy gunner zasrany idzie. I jeszcze z rakietnic do nas strzelają, nie? To jest chyba gorsze. No. Ale czy wy możecie? No serio? Serio? Dobra, zdech. Kurwa mać. No przy... Co do chuja? Co on zrobił teraz? Chłop wziął mi zajebał normalnie z rakietnicy. Co jest? Dobrze, że mamy tego medyka, ty. Ale mi przypierdolił fest. Dobra, właśnie do środka. Co, to koniec? Czy jeszcze druga część? Mam nadzieję, że jeszcze druga część, bo to tak troszkę by przykro było, jakby to był już... O właśnie. O właśnie! No, w 4 minuty to by mi się naprawdę smutno zrobiło, jakby to był koniec tej misji.
Więc zobaczmy, no na razie nie widać żadnych przeciwników, ale dużo jest otwartych lokacji, z których oni w każdej chwili mogą wyjść. Nie zdziwiłbym się, jakby się zaraz porespili. No i co? Może sobie pozmieniał w ogóle dodatki do tego, co? Tak sobie myślę. Dobra. Holo z zieloną kropką wygląda dużo lepiej. O, żeś kurna, co to jest? O, panie Bożu. O, panie. Ale z tamtej strony jest rakietnica na pewno. Ja tym mu nic nie zadam raczej. Tak patrzę, gdzie są jakieś przeciwnicy, żeby można było... No tak, bo tym to ja go tylko denerwuję, to... Kurwa, no wiedziałem, że tak będzie. Dobra, używamy coina, bo jeszcze już mam trochę. Ale czy on by mógł? No kurwa, no co jest? Zjebany mech. Dobra, mam jeszcze coinów w pizdu, to co, będę się tam przejmował. Bo ja potrzebuję, kurna. Ja temu nie zadaję damage'a, więc... Po co ja tak właściwie mam to strzelać? Ktoś ma jakiś pomysł na tego mecha? W sensie... Jesteście w stanie mi na czacie podpowiedzieć, jak można to zrobić lepiej oprócz... Oprócz po prostu rakietnicą? No i chuj, no i mnie wyrwał z butów, ty. A medyk ma też przejebane. Więc ja sobie coina znowu użyję. A, bo on ma to na łbie. I to trzeba strzelać, dobra. Dobra, jest tu jeszcze rocket launcher jakiś? Dawaj to. Puch! No zero ma, zero ma! Bij to! Zdech? Ja pierdolę, zdech! O Bożu! Ej, ale to było ciężkie mega, szczerze. To było ciężkie mega. Ale w 3 minutki uporaliśmy się z tym, to nie jest źle. Tak szczerze. Już się bałem, że będzie gorzej. Zygam tutaj po szyjce. Dobra, otwierać to. Może jakbym nie miał takich lagów, byłoby troszeczkę prościej, nie? Może jakbym nie miał takich lagów, byłoby troszeczkę prościej. Jakie jeszcze granaty mam? O! Ja nie wierzę w to! Ja postawiłem Claymora, a on wybuchł, bo gościu granata rzucił. I mnie mój Claymore zabił. No najlepszy z tego teamu to nie byłem. Nie oszukujmy się. Najlepszy z tego teamu to ja nie byłem. Wręcz przeciwnie, kurwa, byłem najgorszy. No ale 6 fragów zrobiłem. No jak na takich lagach, to i tak wydaje mi się, że to całkiem spoko. Trochę support pointsów, niewiele tak naprawdę tych dolarków. No jest jak jest, prawda? No. Ale na Battle Passie level 1, troszeczkę wbity. No jakieś grade'y dostałem, jakieś rzeczy. Końsiki, nie końsiki. Całkiem nieźle w sumie, całkiem nieźle w sumie. Zobaczmy sobie, a co ja mogę kupić za to? Czekaj, bo to PvE i tu był Season Store. Aha, tu trzeba mieć tysiaka na ten pistolet. I te grade'y powbijać. Musiałbym dużo grać, nie? Musiałbym, kurde, dużo grać, żeby to powbijać. Ale poczekajcie, mam opcję przetestowania sobie na fieldzie. No, taka... Damage, szczerze? Średni tej broni. Upgrade'ujemy ją troszeczkę. No dobra. Bez tłumika... Zdecydowanie lepsza ta broń.
Zdecydowanie lepsza ta broń bez tunika jest. Ale można by powiedzieć, że o niebo jest lepsza. No dobra, a w pozostałe, poczekajcie, bo to tak. Season Store, jeszcze to bym chciał zobaczyć na field teście. I też bez tłumika, bo ten tłumik troszeczkę mam wrażenie, że psuje odbiór tych broni. Zresztą recoilu nie ma praktycznie. To praktycznie recoilu nie ma, nie? Szczerze, ta broń jest mocna fest. Jak ja jednym hitem jestem w stanie przebić tutaj 3 cele. Czekajcie, 3 są. Czajcie to? 3 cele jednym hitem można przebić. Nie mam jak niestety zrobić na 4, bo bym chciał sprawdzić, jak, czy 4 jestem w stanie przebić, ale nie mam kurna jak. Tu się nie da tego tak ustawić, żeby były 4 w jednej linii. No a po rękach, no to 2 hity. No to i tak, kurna, mega mocne, nie? Mega mocne. Pytanie tylko, i to pytanie do was jest, jako do osób, które się troszkę bardziej znają na Warface'ie niż ja, prawda? Bo ja tu jestem tylko casualowym graczem. Czy można tych broni, które są w Season Store PvE, używać na rozgrywkach typu rankedy i tak dalej? Bo jeśli tak, no to grubo, szczerze. To grubo. To grubo, nie? Natomiast słuchajcie, to tyle jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. No i oczywiście zostawcie subskrypcję, jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału. Dzięki wam za oglądanie, do następnego, no i cześć!